Z mojej perspektywy zwycięstwo, ale zdecydowanie niełatwe. A z twojej? Na pewno nie było łatwo. Cały mecz walczyliśmy, stworzyliśmy sytuację. No szkoda, że nie udało się wcześniej strzelić bramki. Na pewno grałoby się łatwiej i mniej nerwówki było, ale najważniejsze to, że zagraliśmy kolejne dobre spotkanie na zero z tyłu i wygrywamy. Ale też z meczu na mecz, przynajmniej takie mamy wrażenie, wy się rozkręcacie w ofensywie. To zrozumienie coraz większe. No tak, z meczu na mecz stwarzamy więcej sytuacji. Jeszcze tą skuteczność trzeba poprawić i będzie dobrze. Korona dzisiaj grała dość twardy futbol. Na ile wam to utrudniało zadanie? Na pewno w pierwszej połowie trochę szczęście nam dopisało, bo Korona miała swoje sytuacje, słupek, poprzeczka, no ale my stworzyliśmy też dużo swoich okazji na to, żeby dzisiaj strzelić więcej niż jedną bramkę. Nie udało się, no ale tak jak powiedziałem, najważniejsze to, że widać tą drużynę, widać ten monolit i widać, że jeden za drugiego walczy i widać to przez to, że nie tracimy też bramek. Liczysz te zwycięstwa z rzędu w lidze? Piąte chyba, tak? Z rzędu, z tego co pamiętam, ale stały jeszcze dwa mecze i miło by było zakończyć ten rok z 7 zwycięstwami rzędu. Dzięki.